start streamu, zobaczymy, czy to ruszy. Dobrze. Hop. Grę sobie no, chwilę. Mi się właśnie asa to wysypało. Już dostałem powiadomienie, że coś działa, a więc sprawdzamy. Coś jakby może na żywo. O, jak mi ładnie słychać. Już dostałem powiadomienie, że coś działa, a więc... Ty, Rafał, po raz pierwszy wszystko działa bez problemu. Tak za kliknięciem, nie? Kurwa, jak nie u nas, nie? Nie, ale to tak jest, że wracasz w ogóle po jakimś wyjeździe, po jakimś urlopie, czy po małej przerwie od grania i wszystko jest w ogóle zdupczone, nie? Odpalasz kompa, w ogóle tam Windows, kompletnie, jakbyś miał Windows na 95 nagle. Wszystko jest nie tak, nic nie możesz znaleźć. Jakieś przecinki w ogóle magiczne i tak dalej. Ej, ale u mnie nie ma obrazu, o co chodzi? No właśnie, u mnie też nie ma obrazu, ja myślałem, jakby, że coś tam... Jakby chciał coś pokazać, ale tak... Myślę, że dźwięk może być, a obrazu może nie być. Ale czemu? Wiem, nie znam się, nie orientuję się. Oh yeah, jestem na serwerze, zostały 4 minuty praktyki. Dlaczego kurwa mam Porsche? Dobra, display jest dobry. Transit Sport, tylko Transit Sport. No, Transit Sport jest najlepszy. Przepraszam wszystkich, jeżeli ktoś ogląda, to tam... Ja się źle nie wyrażam. Zajrzę na telefonie. Tutaj w podglądzie YouTube'owym nie widzę w ogóle obrazu. Nie wiem czemu. No, w podglądzie, jak ja patrzyłem na telefonie, to też nie było. Też nie było. No jednak pochwaliliśmy za bardzo. Transmisji jest teoretycznie dobry. Dobra. Wydajność jest dobra. Tak. Okej, okay. Najszybszy transit we wsi. Dobra, założymy brille. Zresetuję OBS-a, no bo co innego. Mhm. No co tutaj pasuje? 2,5 minuty praktyki. Jakby, uwaga, trzymaj kciuki. Trzymam. Uwaga, jest, no pięknie. Oh yeah, dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie, ale to jeszcze chyba trzeba poczekać do winy. Witamy serdecznie i pofariowo trochę. Rafał, nie no, jest RTC Race na tym serwerze, więc jesteśmy na dobrym serwerze. Dobra, ja piszę szybką notkę na... Chcesz linka, wiesz, czy masz? No to tam będzie SimRace.pl live. No będzie tak, chyba że ja tu gdzieś direct znajdę, czekaj. No najpierw muszę się załadować na serwer, bo będą problemy. Obejrzyj na stronie... O, nie, to jest ten taki ogólny link. Dobra, więc szybki. Dobra, to jest to. Simracze.pl. Wejdziemy na YouTube. Może to gitara weź. Jak się tak wesoło to podśpiewywanie. Nie. Nawet mam link. No ja już też mam pełno. Chyba trzeba dać udostępnij, nie? I wtedy się pokazuje ten... No. Wtedy no. Hula. No dobrze, to szaruj. Ja nie wiem, czy wiesz, ale to jest ostatnia runda. Wiem. Jeszcze prośba do naszych wiernych widzów o informację, jak nas słychać. Czy dobrze słychać grę, czy dobrze słychać Grzesia po TeamSpeaku i czy dobrze słychać mnie za konsolety. Dobra, poszedł Facebook, proszę Państwa. Ale coś tak bez szaleń z tą ilością ludzi.
No ostatnia runda, kto ma tam powalczyć, to powalczy. Popatrzmy sobie na wyniki w ogóle, kto jest liderem klasyfikacji generalnej. Drauzer prawdopodobnie, z tego co ja kojarzę. Drauzer, tak. Drauzer 2K. No, liczyłem, szczerze mówiąc, na troszkę większą frekwencję. Ale to był turbo, a coś tutaj... Byli i wyszli. Nie wiem dlaczego, czy coś się z serwerami dzieje, jest sekundka. No zobacz, zobacz. Tu się teraz sesja zmieni, będziemy mogli zacząć. Halo, halo, już wróciłem. No, tak mało ludzi jest, no, 8. Trochę szkoda. Dobra, już wyłączam Samsunga po kropie, już nie krzycz. Słychać rozumiem te lampy, tak? Nie lampy, tylko dzwonki w Samsungu. No. Dzwonki w Samsungu. Ja pierdykam, finał sezonu Simrace PL Drift Series, słuchaj, 4700 wyświetleń. Wow. No, szaleństwo, nie? No. Transmisja odbyła się prawie 2 lata temu. Ja robi wrażenie. No dobrze. To jest tu, ja rozdaję linka jeszcze na... Aha, trzeba to udostępnić. Grupie. Ja sobie jeszcze na forum zajrzę. No tak, poszły kwale. Mamy całe 9 osób ścigających się i godzinę wyścigu, no to będą... Tak, może być fajnie. Dzisiaj jest długi wyścig, dzisiaj jest Endurance. Ale nie tak długi jak było SPA, bo dzisiaj tylko godzinka. A czy słuchaj, ta seria nie jechała już na Barcelonie? Czy mi się coś zdaje? Oj, nie wiem. Mógłbyś ten jeden z tych wyścigów, których nie skomentowaliśmy, bo... Nas nie było. Popatrzmy na regulamin. Jakie to były rundy? Był Paul, Richard, było Zolder, Monza, Brent Hatch, Silverstone, Grand Prix, Paul Reichardt jeszcze raz, Misano, Spa, Hungaroring, Nurp, GP, poprzednio i teraz ostatnia runda Barcelona. Czyli nie było Barcelony. Czyli nie było? Nie, pierwszy raz jesteśmy w Hiszpanii. Okej, okay. No to tak mało ludzi przyjechało do Hiszpanii tym razem? Wiesz, no taki luty, no to co tam robisz w tej Hiszpanii? No, ale tak ogólnie chyba bez szału, tak z tego co widzę, bo tam linków do prekwalifikacji. No nie zobaczymy. Co znaleźć. Ale też brakuje jakichś żelaznych zawodników, nie wiem, gdzie jest na przykład Elkris. Nie mam zielonego pojęcia. Nie sprawdzałem. Barcelona, GP Sim Race, pokaż. Bali się Hiszpanki tutaj, podpowiada kolega. Hiszpanki nie, ale szczepień pewnie tak. Być może. No dobra, mieli godzinę na gadanie. No, godzinę i 10 minut, bo pani też jeszcze chwali. No. Zobaczymy, co tam słychać. Właśnie, jak spędziłeś ferie? O, widzisz, to jest dobry temat na początek chwali. Piękna rzecz była. Na rzecz, bo jak udało mi się machnąć tej sesji na czysto, podstawowej, to mam 2 tygodnie wolnego. Co nie zmienia faktu, że i tak przesiedziane w domu, no ale po raz pierwszy od bez nauki.
Ferie, także jest w porządku. No to już takie jedno z ostatnich chyba, co? Że ferie to się równa wolne siedzenie w domku. No, tak. Potem jak przyjdzie robota, no chyba żeby chciałbyś pracować w edukacji, no to wtedy też masz wakacje i ferie. Nie, nie wyrobiłbym nerwowo. No dobra, ale mamy pierwsze czasy, tak jak zaczęliśmy rozmawiać. Browser z tak zwanej grubej rurki. Ktoś tam mówił, jak byłem przed chwilą na kanale, że średnia to jest jakieś 1,57. Średnio się jedzie, więc zobaczymy. No to zostało 9 minut plus to co będą się musieli chłopcy ścigać. Godzina, będzie ciekawie. Tor też chyba z tych takich trochę mieszanych, bym powiedział, bo trochę tak jak SPA było, nie? Jak to był ten wyścig, który żeśmy komentowali wtedy. Że jednak ten tor jest taki pół na pół, to znaczy pół szybki, pół prostych, że tak powiem, i pół zakrętów, o w ten sposób. A jeżeli nawet nie ma tych zakrętów tak dużo jak chociażby w SPA, to jest dużo takich łuków bardzo wrednych, bardzo bardzo ciekawych, myślę, że tutaj. No to się zgadza, na pewno zbalansowany jest ten obiekt. Słynie chyba z tego, że wydaje się być na pierwszy rzut oka dosyć szybki, bo to jest dosyć szeroki tor, to projektowany pod F1, ale ma sporo bardzo niewygodnych zakrętów, sporo zakrętów spadających, takich, na których trzeba się dużo bardziej spowolnić, niż by się wydawało. Więc to można powiedzieć z jednej strony szybki tor, ale z drugiej też wymagający faktycznie bardzo dużego docisku. Jest tam parę zakrętów, szczególnie pierwszy, trzeci, potem na tym spadaniu chyba piąty jest, taki w lewo. Mhm. Mega niewygodne. Te nawroty, ta końcówka ze sami. Tam wszędzie super liczy się docisk, szczególnie przedniej osi i też, żeby auto szło za kółkiem. Jak tego nie ma, no to nic się na prosty nie zyska, bo można bardzo dużo stracić w winklach. No niestety. No zobacz, Prince spadł pierwszy. Mówiłeś no 1,57, tak, to jakiś referencyjny czas, to on już zszedł poniżej. No tak to tak chłopaki mówili, jak byłem przed chwilą na kanale, gdzieś tam wpadłem w środek dyskusji. Ojej. Wyobrażam. No, może popatrzmy na Prince'a w takim razie. Nasz numer jeden. Piękne malowanie. Retro, co tam było? Retro Point. O, rozstrzyłem kamerkę, czekaj, z shiftem będzie slow motion. Retro Point Racing, okej. Okay. To jest. Bardzo ładne szumy na karoserii. Mnie się szczególnie podoba ten symbol Atari. A bo to twoje czasy były, okej. Okay. Tak. 8-bitowy komputer, tak. Ale to do dziś chyba jest trochę uniwersalne, bo jakieś tam konsole wskrzeszają, już sporo gierek było z tym logo i na przykład pojawia się w filmie Blade Runner. O! To nie tylko w oryginale, ale też w tej nowszej części nie z Ryanem Phillipem, tylko się nazywa ten aktor? Nie mam zielonego pojęcia, tak. Oglądałem Blade Runnera tak bardzo wybiórczo, kiedyś trafiłem przypadkiem w telewizji. Tak zostało. Nie no, to klasyka filmu science fiction. Znaczy, Blade Runner... Oryginalnego nie widziałem, a tego nowego widziałem tak jak mówiłem, nie? Gdzieś tam wybiórczo, bo... Tak. Oj, tutaj Prince ma wyjdę z problemami, bo Fugazi no, też... No, zwijał do pitu w ogóle. No, Fugazi go tam... Zobaczmy, co tam doktorek. Doktorek jedzie. Jakie tu mamy kamery? Jest statyczna, zbyt daleka. Jedynka, dwójka i trójka. No, nie wiem, czy tu jakichś fajnych modów nie było na te kamerki. No, zobaczmy jedynkę. Bardzo możliwe, że były. Lekko zblokowane kółka na wejściu. Wiesz co, może po prostu z maski. O. Fugaziego. Lekkie ujęcie. No i to już możemy puszczać. To jest w sumie, mimo że zakręt bardzo fajny, nie sobie wyprzedzeń. Tak, bo można się w kilku miejscach napędzić i różnie można podejść do tego następnego, nie? No więc dokładnie, to jest taki zakręt wśród wielu torów, które mają wysokie korsa, który można przejechać na milion sposobów, nie? Trudno jest w ogóle powtarzalność. Tak. To jest jeden z moich mniej ulubionych na tym torze. Praktycznie dwójkowy, na spadaniu. Strasznie wolny.
A to z kolei jest jeden z najfajniejszych w ogóle. Nie pamiętam nazwy tego zakrętu, ale jest jeden z takich, który wymaga fajnego złapania flow. Na czucie się go jedzie. O, ja już nie pamiętam, kiedy ja się ścigałem w Assetto. Dawno to było. O panie, to jeszcze w zeszłym stuleciu. No. No tak, to nie pamiętam. Próbowałem się... trenować chociażby Puchar Amatorek, ale też poległem już. Brak czasu, chęci i wolę drifty, więc... No ja przyznam, że tam chęci by nawet były, tylko że... Nieposkładany zestaw, nieposkładany lift, wszystko porozbierane, tutaj jakieś inne sprawy na głowie i tak... W sumie to szczerze mówiąc wiedziałem, już w grudniu rozmawialiśmy, pamiętam, że będzie przerwa w streamowaniu, bo będą wyjazdy, będzie robota i że tak naprawdę do ścigania nie wcześniej, jak coś wrócimy, to gdzieś tam marzec. No, a w międzyczasie, przepraszam, no. Ten browser przeskoczył Prince'a Mata o 0,02 sekundy. Zobaczmy, jak to od razu wygląda. Znaczy, nie. Trzeci zakręt, to jest na trzecim. Przeskoczył o 0,02 sekundy, w ogóle będzie chyba wyścig Browser, Prince Mat i reszta stawki, bo chłopaki są trochę daleko po sekunda, po 1,5 sekundy do 2 sekund, więc... Nie wiem, że tak to wygląda. 3 minuty do końca kwali, więc to tak naprawdę ostatnia minuta, żeby zrobić wyjazdowo, nie? I zacząć... Tak. Lap. Ojku. No, no jeszcze Tyszkiewicz tam się gdzieś czai, jest jeszcze Alajs, przecież Alajs nie zrobił czasu swojego i Tyszkiewicz. Tak patrzę. No właśnie. I Adi 011. To są osoby, które czasu nie zrobiły. Tyszkiewicz widzę z problemami, ma furę obitą już. To ciekawe. Ale Drauzer tutaj na redukcji. Jakby kotwicę rzucił na tych S-ach. Bardzo mocno wspomaga się wizję redukcją. Ciekawe, że mu nie wskakuje zabezpieczenie przed zbijaniem biegów, nie? Musi mieć dobre uczucie. Gdzieś tam gdzieś pod granicą, nie? No, zawyły te obroty. Mówi nam kolega Pokrop, ale to nie jest jego nick. Czekaj, jak na ten się miał? Tak sam, miał Popcorn, ale to jest Pokrop. Pokrop, okej, Pokrop. Podpowiada, no. Że to Ryan Reynolds. 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 Może... Szybko sprawdziłem, to chodzi o Ryana, owszem, ale Goslinga. No. To jest gość, który grał w... chociażby ostatnio w Drive. Bardzo fajnym filmie. I co, Drauzer skoczył do pitu? Prince Matt przeskoczył, proszę ciebie. No właśnie. Tyszkiewicz, 1.57.265, ale nie ma Drauzera. Drauzer wyszedł z serwera. Wyszedł z serwera, a nie z pitu. Tak jest. Może ma problemy z internetem, zobaczymy. Ma jeszcze minutę, żeby wbić, także może się uda. No nie, więcej, bo jeszcze ma ten czas oczekiwania. O, Drauzer wchodzi. Drauzer wchodzi i zobaczymy, czy co tutaj się zadzieje. No ale to Drauzer nie ma szans na zrobienie czystego lapa, bo... No nie, ale Drauzerowi przecież czas zostanie zapisany. No tak, tak. Ale ma bez lapa? Tak. Nie widzę problemu, tak? Okej. Jest pierwszy. 1.56.73. Się nie zmieniło, Tyszkiewicz tylko wskoczył na trzecie miejsce. Zima to już chyba już po zimie, wiesz? Tak nie bardzo. Zimą. Jakaś wilgotność taka duża, nie? O. Ale u mnie się zrobiło 6,5 stopnia. Naprawdę całkiem ciepło. No, jak dzisiaj też.
byłem w garażu, to nie miałem problemu, żeby mi zimno było, czy coś takiego. No i wykrakałeś, bardzo nieduża różnica. O kim mówisz? No, 20 setnych między Prince Mattem a Drozerem. A nie, zobacz, Prince Matt wbił na pierwsze. Ha! No proszę, no, udało się. Zrzutem na taśmę. W ostatnim momencie, no. Dokładnie. No ciekawe, no nieźle. No to nieźle. Będzie ciekawa bitwa między nimi. Muszą mieć naprawdę dobrze obstawiony tak, tory, jak tak z dosyć z dużą łatwością tworzyli te swoje najlepsze czasy. Więc będzie fajny pojedynek na pewno na początku wyścigu. Ojejku, no mi się spakce strasznie. A czemu aż jedna osoba ogląda? Czemu tak mało? Co się dzieje? Ja mam informację, że osób oglądających jest 6. O, to przepraszam, to ja byłem... Nie, to byłem nie, nie jedna, tylko 600% więcej. Ja. Yeah. Idziemy na rekord. Idziemy na rekord. Nie, no rekordu nie ma, ale... Nie, ale no bądźmy szczerzy, no. Zasłużyliśmy na taki los. Po prostu zasłużyliśmy na taki los. Nie było systematycznych relacji. Znaczy one były do pewnego momentu, a potem było wiadomo, tak, że przerwa zimowa, Sylwester, tam imprezki, ferie to nas wyeliminuje. Nie, no, z tego stycznia jeszcze byliśmy. No tego byliśmy. Ostatnia była w relacjach chyba z 7 rundy, tak? Uh-huh, jesteśmy tak. Na 11, no to taka niezła tak. Wyrwa. No niestety. Aż zobaczę dokładnie, jak tam się to prezentuje. Jeżeli chodzi o wideo, tak, ostatnia była z 8 rundy, proszę ja ciebie. O. Na 7 byliśmy, na 6 byliśmy. A widzisz, nie było tak źle. 8 runda była i to było, proszę ja ciebie... Z tych 8 rund połowa to były problemy z mikrofonem. A nie, no to jest inna sprawa. Tak. Dobrze słychać? Nie, nie dobrze. 6 stycznia 2019 to było, słuchaj. No. I to było, ale co to był za tor? I to było spa. 2 godziny. To z Szymikiem byliśmy. Szymik przyszedł do nas porozmawiać. No tak, tak, tak. Szymik, jak tam tor Poznań? Nie, tor Poznań to nie tu. Jak tam karting, ale... na torze Poznań? Jak tam Poznań w RF-ie? Ale. O, pit będzie. Obowiązkowy. To 3 racja. Minuty do startu, niecałe. 3 minuty. Ale miałem taki interes do Szymika, bo prosiłem o kilka dodatkowych spawnów w pewnym torze, ale dalej nie ma. Szymik, gdzie są spawny? W Minecrafcie. Jak sobie łóżko postawisz? Wiesz, co trzeba w Minecrafcie, żeby zrobić łóżko? Nie pamiętam, trzy deski i trzy wełny chyba. O, brawo. O. Jakoś tak, no. No i tam bench table przede wszystkim, nie? Żeby wykrafcić na tym. No, ale no. To wiadomo. A może byśmy pojechali z nimi ten wyścig? Chyba w Minecrafcie. Ty, no słuchaj. Myślisz, że transit nie da rady? Jak chcesz, to próbuj. Ja nie mam kiery podpiętej. No ja też nie, ale ja Logitecha to szybko podepnę. No jak chcesz, masz 2 minuty, no. Tam półtorej. Nie, dobra, nie będziemy robić sobie jaj, aż takich. Transit jest mocny i wszyscy o tym wiedzą, ale bez przesady. No, fani z Katalonii by cię chyba obrzucili jajcami, byczymi jajcami. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale nasze transity mają koła na centralną nakrętkę. Naprawdę? Tak, koła na centralną śrubę są. No, to jest taki patent, który zrobiła tam jedna z tych firm, nie? Nie. Można cywilnie kupić takie, z tego co pamiętam. Można. Włoskie fele, czekaj, kto to zrobił? Superleggera mają model. OZ, dokładnie. U OZ-a widziałem taki patent. No co, 55 sekund, ktoś do mnie pisze. Halo Facebook. Przelećmy się po tym gridzie, czekaj, to jest tak, Prince Matt. Będzie po zewnętrznej. Do środka pójdzie Drauser. Potem jest Mateusz Tyszkiewicz, za nim Adi. Mm-hmm. Worms, Daniel Rataj, Fugazi, Przemek Gajdemski, czyli Kaleos, Ales. Ales ostatni w tym momencie, no. Potem już w zasadzie wozy komentatorów.
Tak, ale to Drauzer może mieć dużo łatwiejszą sytuację. No więc właśnie, to samo mi się wydaje. To wewnętrzna, wiesz, chociaż... Wszystko wiesz, zależy, jak asertywny będzie Prinsmart, bo jak pójdzie swoje, no. A teoretycznie może pójść swoje, no to... Ale no. To jest... Dobra, ruszamy z 10 sekund. Moc jak na grzybobraniu, napięcie rośnie, temperatury silników również, proszę Państwa, 3, 1, 0 i poszli. Drauzer trochę przyspał. Drauzer trochę przyspał, tutaj wszystko się ładnie dzieje. Bez żadnej afery, dobra. Ja sobie patrzę, co się dzieje dalej. Chyba spokojnie. Tak. Chyba Drauzer średni start, nawet bardzo średni, bo w zasadzie zaraz zobaczymy Drauzera. Troszeczkę odrobił, ale to był bardzo średni start, wszystko ewidentnie. Do tego momentu, do tego stopnia, że prawie go dogonił Tyszkiewicz. Tak jest, teraz zaczynamy gonić od stół. Proszę. Daniel Rataj... Stawka rozciągnięta, chyba bez żadnych sensacji, nic się nie stało, czyściutko początek. Słuchaj, to jest dobry moment, żeby wrócić do pitu. Ja już jestem. Ja też już jestem. Worms na pozycji. Worms stracił pozycję po starcie chyba, jak dobrze widzę. Oj, Wormsik bokiem, ale... nie! Alaj został bardzo daleko, słuchaj, po starcie. Na Fugazigę wskoczyło mi się, tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, połowa tak, stawki. Alaj stracił do Wormsa prawie 5 sekund, więc tam... Tak, coś tam musiało zajść. Coś zaszło. A tutaj stawka na razie w miarę zbita. Dojeżdżają powoli do trzeciego sektora. No cóż, no. To jest to dohamowanie, widać, że Fugazi... Drauzer stracił pozycję. Za szeroko, za opóźnione hamowanie na, tutaj na nawrocie przed Szykaną i Tyszkiewicz przed nim. No i Drauzera goni Adi, zobacz, na czwartej pozycji. Tutaj postawiło to delikatnie. Drauzera wejście w ostatnie dwa zakręty, w ostatnią Szykanę w zasadzie. Bardzo szybko jest ciasny. Ale stracił na tym dobrym. Na Drauzerze siedzi Adi. No zobaczymy, Adi będzie w cieniu. Teraz jest ciekawiej za Drauzerem tak naprawdę niż przed nim. No ale to jest Porsche, to może być problem. Zobaczymy, co zrobi Adi. Panie z tyłu, Porsche jest szybsze, pamiętaj. No właśnie. Od razu to widać. Tak zobaczymy co z dohamowaniem, bo... dohamowanie i pierwszy zakup... Oj, dzwon! I postawiło. Postawiło, zblokował. Oj, awantura. Oj, jeszcze kąta. Ktoś tam jest w dupę. To był Fugazi. No to nabroił Drauzer trochę. No, trochę tak. Trochę tutaj był chyba speszony po tym niezbyt udanym starciu. A szkoda, bo lider klasyfikacji generalnej. W tym momencie na piątej pozycji za Prinsmartem, Adim Ratajem i Mateuszem Tyszkiewiczem. Popatrzmy, Prinsmart. Mieli się z maski, jak tam za nim, bezpieczna odległość. Drugi jest tym czasem Adi. Do Prinsmata ma sporą odległość, spory dystans, ale za nim zaraz Daniel Rata i potem Tyszkiewicz. Więc to chyba będzie w tej okolicy drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, które musi dać chyba najwięcej w tym momencie. Próbujemy dać zewnętrzną kamerkę. Więc ta się Warwick bardzo blisko Przemka Gajdemskiego. Zaczyna do niego podjeżdżać, traci około pół sekundy. Więc tutaj też zaraz może wywiązać się walka. Przepraszam, ale Wormsik postawiony bokiem i Fugazi zaraz będzie do niego dojeżdżał. Zobaczcie co słychać u kolegi Alaisa, bo się wlecze. 10 sekund za Fugazi. Niestety. Ale chyba dzisiaj tranzytę wybrał. Transit byłby szybszy może, na prostej. Pokrop mówi, żeby mówić głośniej. Znaczy ja, żebym mówił głośniej. Właśnie kto? No ale wydaje mi się, że ja mam... Znaczy ja mam jeszcze zapas, mogę trochę podgłosić, proszę. Teraz jestem głośniej. Raczej na pewno przebijam dźwięki gry. A ja mam... Postawiłem mikro... To są zalety, jak się ma brzuch, to można mikrofon postawić. Rataj dojeżdża do Adiego. W tak zwanym międzyczasie 0,7 sekundy. Po 5 minutach od startu wyścigu. Będzie z tego co wiem, jak
jakiś pit chyba. Jak mnie pamięć nie myli. Dobra, to popatrzmy na machę Rataja. Pozycja numer 3 aktualnie. Regulamin. Delikatnie zgadzam się, kto podchodził. Nie chciał ryzykować poślizgu. Zobaczymy, jak odważnie. Za odważnie. No więc właśnie, tam jest bardzo zdradliwa ta mata poślizgowa. I Tyszkiewicz automatycznie usiadł na plecach. Zaraz będzie walka, chociaż Rataj też nie daje za wygraną. Ale mamy to dohamowanie tutaj z górki. To jest bardzo zdradliwe miejsce, trzeba przyznać. Szeroko poszedł. Słychać było trochę koła. Oj! O! Ale nie, poszło. Dobra. Gryzł się w ten zakręt. Idzie prosto na szykanę. Z szacunkiem dla gazu. A ja sobie sprawdzam w tym momencie. No i teraz ciekawe, co będzie. No bardzo ładnie sobie poradził. A my dzisiaj tak, jedziemy tak jak mówiłem wcześniej 60 minut. Obowiązkowy pit stop z wymianą opon. Zużycie opon i paliwa 140%. Szybki luk jeszcze w klasyfikację generalną. Nie tu. Tutaj. I zaraz zobaczymy. Ale się... Dobrze. No nie. Jednak no, Drauzer tak. Się zabiera za Tyszkiewicza i chyba sukcesem. Tak. Mateusz przekolował na tym długim prawym zakręcie i stracił pozycję. Ale teraz... Przymknął go. Przymknął go i to tak... a spuścił zasłonę dymną. Zobaczmy na ujęcie od Drauzera, jak to u niego wygląda. No ale zobacz, Tyszkiewicz trzyma wewnętrzną tutaj na nawrotce. Tak, malutki kontakt był, troszeczkę go tam podciął, no ale jadą dalej, nic się nie stało. Ale Drauzer jest niezagrożony, jeżeli chodzi o swoją pozycję, bo drugi jest Bereksan. Zacznijmy od tego, że Drauzer to jest pozycja pierwsza, 712 punktów, drugi jest Berek, 670. Bereka dzisiaj nie ma niestety. A Tyszkiewicz, znaczy z pierwszej piątki, to jest, zostali na placu boju Tyszkiewicz i Prince Matt, także pozycja Drauzera w mistrzostwach, można to tak nazwać, jest niezagrożona. Więc on wystarczy tak naprawdę, żeby dojechał, a i tak chyba liczymy, znaczy nie liczymy najsłabszego wyniku, tak? Tak jest. Mateusz Ostro atakuje tutaj Drauzera, sorry, że tak wytnę. Jasne, widzę, wszystko widzę, jestem na bieżąco. Także tutaj pozycja, wydaje mi się, Drauzera, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, jest nie podobna. Nie zagrożona, tak. On czy dojedzie, czy nie, to chyba zwycięstwo ma w kieszeni w tej serii. Tak. No ale na pewno, wiadomo, taki mistrz z laurami na czole chciałby się pokazać, chciałby pojechać dobry wyścig. Kwali w zasadzie było po jego myśli do ostatnich sekund. Oj, Rataj tutaj przepałował kompletnie i poza torem musiał się ratować. Całe szczęście nie stracił. W zasadzie chyba nic nie stracił. Udało mu się ominąć tam te bumpy. Nie utrzymał pozycję. W międzyczasie doktor Fugazi bardzo blisko znowu Gajdemskiego. No to popatrzmy sobie, doktorka. Bo nie wiem, w który zakręt wjeżdżają, bo nie mam apki. Mapy nie mam tutaj dużej. Wychodzą z raz, dwa, z trójki. I teraz na spadanie dwójkowy w lewo. Okej. Okay. Jest Fugazi przed Gajdemskim. Pod mostkiem. I teraz test na odwagę. Czwóreczka, podjęcie, cyk, apeksik i ogień. Mi bardzo brakowało w tej serii. To był Bathursta. A, no tak. Czemu skojarzenie z Bathurstem?
Nie wiem, jakoś tak, ta górka, dolina, tam jest jeszcze ciasno w ogóle, to już w ogóle jest fajnie. Brzmi jak opis, rozumiesz, Katarzyny figury z King Size. Górka, dolina, ciasno. Się rozmarzyłem. Dobra, szykana, uwaga. Tyszkiewicz, 1/10 do Drauzera, słuchaj. No, ale doktorek, tutaj końcówka, powiem ci, te ciasne zakręty mniej mu szły. Nie wiem, czy setup, czy niepewnie się czuje w tej części toru, ale stracił. Był bardzo blisko Przemka, w tej chwili mu odjechał. Coś nie pyci, jak to mówią. Tyszkiewicz, ale Tyszkiewicz. Ale tutaj, słuchaj, pierwszy zakręt Rataj, Drauzer i Tyszkiewicz, bardzo właśnie ciasno. Właśnie mamy tak, ujęcie z Mateusza. I zobacz, widać, jak Porsche szybciej jedzie po tych wszystkich zakrętach. Tyszkiewicz zaraz po dohamowaniu doskoczył momentalnie do Drauzera. Drauzer jedzie delikatnie ciaśnie, chociaż chyba nie będzie miało to wpływu. Tyszkiewicz nie napędził się lepiej przez to, ale Drauzer próbował się tam wciskać pod pachę Danielowi. Teraz Tyszkiewicz szerzej i chyba będzie próbował nabierać prędkości. Później dohamował, widać, że jest bardzo blisko, cały czas szeroko. Tak, Drauzer tutaj przeze mnie defensywną pojechał. Zacieśniał pod koniec, jakby za apexem, także... No i teraz zobaczymy, ktoś zepsuje, ktoś straci, ktoś tak. Zyska. Trójeczka pod górkę. No i czekamy. No, widać, że Drauzer ma lepsze tempo w Rataja, trochę go blokuje ten. O, Tyszkiewicz. Teraz Tyszkiewicz go doszedł. Jeszcze popnął. Tak jest. Tak zwany klaps miłości. Tyszkiewicz bardzo ładnie wewnętrzną tutaj próbował złapać, ale dalej nic z tego nie wyszło. Drauzer chyba troszeczkę lepiej wyszedł. No bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Drauzer wciska się nawet, ale jednak odpuścił. No, Tyszkiewicz szuka tutaj za wszelką cenę. Szuka jakiejś przestrzeni, jakieś miejsce, żeby tam wjechać przed Rataja. Tylko wyraźnie spowolnia. No i ma trudne zadanie, bo i atakuje, i broni się przed Mateuszem. No, a Mateusz też tam, wiesz, nie będzie... Teraz zobaczymy, Powinno się udać, no wychodzi szerzej z tunelu. Teraz Porsche. Pokaże moc. I pojechał. Poszedł. O, panie. Ojejku. Ile to gazu bierze? Poszedł w papustę. Wszystko, tyle, ale opóźnił hamowanie Rataj, zobacz. Ajajajajaj, mamma mia, kontakt. I co? I Tyszkiewicz tutaj, chyba na tym. No tak, na granicy niech przepisów. Ja zmienię kamerę. Tak jest, pięknie. Tyszkiewicz wyjdzie na prowadzenie. Ha! Ale to było dobre. Manewr taki, wiesz, na granicy przepisów. Bardzo, bardzo opóźnił hamowanie. No nie wiem, czy to się nie zaliczałoby pod Daj Bomba już. Szczerze mówiąc. No, było późno, ale obaj walczyli do końca, szczerze mówiąc. Drauzer myślał, musi mieć znowu poczucie, że wszyscy się ścigają, a on zostaje z tyłu. Znowu dymanko. Rataj tutaj znowu linia defensywna. Tyszkiewicz mocno blokował koła, a Drauzer będzie próbował atakować. Rataj tutaj ewidentnie linia defensywna cały czas trzyma wewnętrzną, jeździ od apexu do apexu w miarę ciasno. Dobra, zajrzymy do Drauzera na maskę, proszę. Także, no jest szybszy, Drauzer jest szybszy od Daniela. To widać, zresztą swoje ostatnie okrążenie to było 0,6 sekundy różnicy. No tak, tylko musi znaleźć takie Drauzera, miejsce, żeby mu się Daniel nie odgryzł, bo przed chwilą wyprzedzanie było czyste, ale na T1 stracili obaj. No. Więc musi tutaj Drauzer pokombinować, jak to zrobić, żeby się od razu odepchnąć i uciec od niego. Na tyle, żeby nie groziło mu nic potem. No gdzieś tam zakręcie. No i zobacz, znowu będziemy mieli podobną sytuację. Zbiera się teraz na poluszkach, po cichutku, po malutku. Buduje bez line'a. Myślę, że tutaj powinien tak, już pełna kita. O, ale nie wiem, czy wyda do końca. Rataj, nie? Zdąży czy nie zdąży? Daniel Rataj się schował pod bandę. No zyskuje, cały czas zyskuje i to widać po czasie. No ale będzie gorąco na koniec, jak... Oj, Daniel prowokująco zostawił. Znowu może być ciepło, uwaga. I udało się. No, chyba miał potrzebę odkupienia winy. Tak wyglądało, że trochę oddaje mu tą pozycję. Ale nie, zobacz teraz. A jednak uznał, że po tej stronie toru się chyba pewnie czuje. Zobacz, to nie był przypadek. No chyba nie. To nie był przypadek.
ale wcisnął się bardzo ładnie, tutaj wyjechali koło w koło, no niestety Porsche jest szybsza, ale znowu dochodzimy do prawego zakrętu, rata i ma wewnętrzną. No pięknie to wygląda. No ale co? Mówię, wszyscy się ścigają, browser z tyłu. Hebel? Aj, wcisnął się. Musiał teraz mocno spowolnić. Ale tutaj cały czas na żylety. Ładnie prowadzi się Maserati. Trzeba przyznać, że Daniel to dobrze robi. Może niezbyt szybko, ale wystarczająco. Ojojoj, Drauzer bokiem. Tak, widać, że podgrzał gumę. Okienko w picie otwarte jeszcze 34 minuty. Mateusz Tyszkiewicz zalicza Candle Track w międzyczasie. Czyli cały wyścig to jest jeszcze 44 minuty 26,5 sekund. Tutaj znowu będzie, myślę, zagrywka, bo znowu widać, jak Drauzer się zbiera do tego Daniela. Oj, tutaj Daniel po kerbie. Chyba za mocno przyciął szykanę. No teraz zobaczymy. Drauzer wyraźnie jakby miał problem z przyczepnością tyłu, wydaje mi się. Zobacz, odjechał mu tutaj Daniel zupełnie. Jest chyba jeszcze gorzej niż w poprzednim okrążeniu. Mhm, tak. Pokazuje timer 0,7 sekundy. No to jest sporo. To jest sporo i nawet nie wystarczy, żeby go dojść na długość czy na dwie. No ale tutaj trochę lepiej chyba z tym hamowaniem sobie poradził, no ale jednak Maserati dużo lepiej na zakrętach. Może tutaj na tym łuku coś się uda ukłuć, ale będzie ciężko. No zobacz, jakie emocje. Od razu mamy 11 oglądających. Czuję, jak mi tak nos urósł, a jest za trę rączki. Oj, oj, oj. Rataj troszeczkę bokiem chyba. Trochę bokiem. Trochę klasy sliders mu się zatęskniło. Tyszkiewicz bardzo mocno blokuje koła. Tak widziałem to, co się dzieje przed chłopakami tutaj. No Drauzer znowu mocno drabia. Rataj blokuje koła po raz kolejny. Drauzer jest znowu szybszy. Próbuje się złapać gdzieś wewnętrzną, ale cały czas brakuje miejsca i brakuje możliwości. A ja sobie zobaczę to, słuchać u kolegi Alaisa, który traci 15 sekund do Fugaziego. Okej, nic ciekawego tam się nie dzieje. Niestety. Wracamy do Drauzera. Kiewicz, kolejne cięcie w międzyczasie. Kolejny wyjazd poza tor. Tyszkiewicz chyba, mówisz o Tyszkiewiczu, Mateuszu, tak? Tak. To nie wiem, czy to był wyjazd poza tor, czy to nie było podbicie na kerbie. Tak jakby za ciasno jechał, wiesz, podrzuca go i... No i teraz zobaczymy, znowu mamy tą samą sytuację. No wydaje się, że Drauzer miał teraz ewidentnie lepszą linię. No i jest tak na odległość, powiedzmy, samochodu. Zobaczymy, jak... No i teraz co zrobi? Zewnętrza. Aj! Przyblokował go tam. Zobaczymy. Rataj znowu z zewnętrznej. Tutaj. Ale widać, jak podjechał. Jak a, zdanie. Tym razem go Drauzer, zobacz. Przypiłował go tam. Nie dał. Mój kolego. Zobacz. Nie ze mną te numery. Trochę lepiej napędza, chociaż nie. No. Jednak nie, zobaczymy. Aj! Uj! Za mało miejsca tam było. Oj, Drauzer w piach. Drauzer w plener. Traci potężnie. Wraca na tor i to tak, że zajechał drogę. Potężnie, ładnie. Komu zajechał drogę? Wormsowi, który przez to sporo stracił. Bardzo, bardzo nieładna zagrywka. Chociaż uważam, że Daniel Rataj powinien w tej sytuacji oddać pozycję. Ponieważ, no... zyskał ją w sposób... No tak, wydaje się, że się mocno oparło przeciwnika i to spowodowało właśnie, że Drauzer po prostu poleciał poza tor. I w ale... wrednym miejscu, no bo na tym piachu bardzo dużo stracił. Ale w tym swoim powrocie Drauzer też nie jest bez winy, bo mógłby tam skasować trzech kolegów zaraz. Wiesz co, po takim piachu, jak już tylko chcesz się nie zakopać i wyjechać, to możliwe, że po prostu nie bardzo miał wybór i... No nie, miał, bo cały czas był na zewnętrznej. No ale tam walczył, stawiało go też, no. Po piachu to...
To nie, czasem bywa, że nie masz zbyt dużo wygadania, szczerze mówiąc. No ale idziemy dalej. Ale znowu bardzo szybko odzyskuje stratę w ogóle. Do Rataja. Tak. Zajrzymy do Urmsika, bo wydaje mi się, że po tym jak zblokował go Drauzer po powrocie, dogonił go Przemek Gajdemski i Fugazy. I to tu teraz będzie. Mhm. Przemek Gajdemski 60 sekundy. 0-2. Hamowanie. Oj, Worms opóźnił, mocno zblokował. Mocno zblokował hamulce, prawe przednie koło zostało zblokowane dosyć potężnie, teraz trzyma ciaśniejszą linię. Przemek troszeczkę płynniej najeżdża na ten zakręt. Bardziej od zewnętrznej, ale to chyba nic mu nie da, jeżeli chodzi o prędkość i... możliwości wyprzedzania. No, Przemek Gajdemski teraz bardzo blisko wyskakuje na wewnętrzną, ale wcześniej zahamował Worms, znowu przyblokował dosyć mocno koła. Tutaj coś nie tak się dzieje u Wormsa. Przemek Gajdemski ewidentnie lepiej wyszedł z tego zakrętu. Worms z dużymi stratami w oponach i w czasie, podejrzewam. Chociaż Fugazi tam nie odpuszcza z tyłu. Adziu, dlaczego ciebie nie ma i dlaczego się nie ścigasz? Bo wiemy, że jesteś. Na streamie. A tak, widzimy cię, Adziu. Pozdrówka. Pozdrawiamy. Tak. Daniel Rataj, 1.57.840, personal best. Przy czym Drauzer ostatni czas niewiele wolniej. No, tutaj cały czas jest temat do rozstrzygnięcia. Prince Matt chyba z tego co widzę jest w ogóle poza zasięgiem kogokolwiek. Czasy bardzo regularne, już zrobił 11 okrążeń. I ma niecałe 10 sekund przewagi nad drugim Adim. W ogóle Adi trochę zaskoczenie. Nie, Adi zawsze jeździł tak w top 3, nie? Jak dobrze pamiętam. No bo wysoko, tak. Bo tutaj się pomyliłem. Przemek Gajdemski znowu blisko. Worms ma problemy, ewidentne problemy z hamulcami. Moim zdaniem oponami. Już teraz. To jest któreś takie duże zblokowanie, tym bardziej widoczne przy tych zakrętach, które wymagają właśnie do dużego hamowania, nazwijmy to. Przemek po zewnętrznej. Przemek się bierze za wyprzedzenie, tak? Właśnie na niego wskoczyłem na makę. No i co? To się uda. Ma ewidentnie lepszą pozycję. I to się ciaśniutko zrobiło, ciaśniutko. Jaśniutko, sztywniutko, ale zobacz tam Fugazi prawie... Ale driftem. Czemu w ogóle Przemek Gajdemski ma napisane JDM Racing na samochodzie? Proszę się wytłumaczyć, panie Kaleos. Kurde, pogadamy sobie. No patrzę na niego właśnie i... Gdzie ty to widzisz? Na szybie. Co ma napisane? JDM Racing. A faktycznie. Może od... jakiś skrót od... jeżdżę dopiero miesiąc? Może być. I na prostej. Drauzer zbliża się do Rataja. 35 minut do końca wyścigu, okno... 25. Na bit jeszcze 25. Ja bym zajrzał do Aleza. Skoro mamy chwilę wolnego. Alice. Alice, dobrze. Niepokoi mnie kolega, bo...
bo go strasznie stawia. I ten czas ma jakiś taki, nie wiem, wczorajszy? Czy w tej serii są przeprowadzane wyścigi na tak zwany balonik? No, wystojałem się nie nadawał dzisiaj. Nie, ja mówię o zawodnikach, nie o komentatorach. Komentatorzy wiadomo, zwykle na bańce. Ale zawodnicy jednak powinni zachować tam resztki trzeźwości w niedzielny wieczór i... Jutro do pracy! Nie wsiadać powyżej, bądźmy szczerzy, no tam nie wiem, półtorej, no. No dwa, no niech będą dwa promile. Ale co tu się stało? Fugaz i poszedł jak dziki przed Wormsa? A no właśnie, co tam się dzieje? Czekaj, gdzie oni są? Chyba jakiś kontakt był, bo się tak porozjeżdżali? Możliwe. Worm straszne problemy ma przy hamowaniu. Tam flat spoty, to ja współczuję oponom. Chyba chcą na urlop jednak. No dobra. Mamy 35 minut. Rafale... Oj, rattaj w polu, ósma pozycja teraz. Tyszkiewicz zjeżdża do pitu. Teraz, więc Drauzer wskakuje na trzecie miejsce. Mateusz Tyszkiewicz jest w pit lane. Drauzer przeskakuje na trzecią pozycję i ma przed sobą pusty tor. Daniel, takie ładne Maserati i takie pobijane. Tam mógł być kąt, ono jest brudne chyba. Trochę ubite też. Może delikatnie, ale maska nie odskakuje. Splitter się troszkę pogiął. Natomiast dojeżdża bardzo szybko do Wormsa i to widać. Różnica, no, topnieje w oczach. Więdzie chyba też. Mateusz Tyszkiewicz, dolany 57 litrów. Nie wiem, no, musi zmienić opony, więc prawdopodobnie je zmienił teraz. Wyjeżdża z pitu, fura obita, nic nie naprawiał. No i jedzie, zaraz będzie dojeżdżał do Alaisa, a jednak nie zaraz, troszeczkę to zajmie. No to zobaczymy wreszcie Alaisa w jakimś boju, jak mu tam idzie. Boju, no. Ralf, co sądzisz o tym, że Williams nie zdążył złożyć bolidu? Znaczy być może jest to taka taktyka ukrywania po prostu przed przeciwnikiem swoich mocy. Może oni po prostu zbierają się sobie taka skryta strategia, wiesz tam. Tak zwane drugie sekretne uderzenie. Nie odpalił na gazie z Orlenu. Chociaż jeżdżę, nie narzekam. Zimowe paliwka. Przytkało gaźnik. No, Daniel, odpychaj się. A, Worm tam już wyprzedził. No ale tam siedzi na nim, zobacz, siedzi na nim. A nie, w sensie to nie siedzi. Przepraszam za hałas. Ruchnąłem mikrofon. Ale zaraz Fugazi jest następny na liście. No, Fugazi przez chwilę jak obserwowałem się, miałem wrażenie, że uczy się toru i że już trochę zakręty pamięta. Nie wiem, czy dużo ćwiczył, ale mam nadzieję, że nie dużo. Popalone. Koła przyblokowane. Worms. Jeden apeksik, drugi apeksik. Czwóreczka. Odjęcie. Niewidoczny apeksik i ogień. Firsen do nas zawitał na czat. No cześć, no siema. No cześć, Firsen. Kamoniu. Nie spoufala się tak z widzami, no. To jednak abonenci, subskrybenci nie za to płacą. Mają jakieś inne wymagania, rozumiesz, względem swoich komentatorów. Okej. Okay. Jak będzie, 31 minut zostało do końca wyścigu. W ogóle, doktor Fugazi ma strasznie racingowe wnętrze w tym swoim prosiaku. Nie wiem, czy zauważyłeś. No ba. Ale czerwona skóra, słuchajcie, na desce rozdzielczej w rejskarze, tego się często nie widzi. No zobaczmy. Tylko F6. Faktycznie. Tak trochę w stylu rosyjskich bojarów. Skromnie, ale czysto.
Nie ciekawe, czy ma dwa zegarki na rękawicach. Nie, to Hamilton ma, wiesz, na jednej i na drugiej. Dwa Rolexy wyszedł. Hamilton ma cztery. Nie wiem dlaczego, ale jak jestem wewnątrz, temperatura oleju to jest 99 stopni. Obroty się zgadzają, prędkość się zgadza, ale engine TMP to jest to tak zero, to tak jakby umierało, nie chciało jechać, nie wiem. A gdzie widzisz temperaturę? To jest ten pierwszy wskazanie 99, tak? No masz tak, to jest oil, olej, to w ogóle masz engine i okrążenie. I ile? Okay, można sprawdzać, ile ma paliwa. No, ale fajne. A faktycznie engine temp stoi na zero. Można sprawdzić. Jakiś silnik fuzyjny na przykład, który pracuje tam w 0 Kelvina, nie wiem. Porszakowcom chyba można sprawdzić ilość paliwa, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe. Ale wszędzie chyba pytanie, pokazuje... czy to działa, czy to jest ekwalne wskazanie, bo być może cały czas jest 20. Tak, no patrzę, u każdego jest 20, więc to jest raczej nierealne. Oj, postawiło teraz doktorka. Dobra, spojrzymy do tyłu, bo Daniel napiera na doktora Fogazziego. Mm-hmm. Jestem, jadę z nimi. Bardzo blisko, 30 sekundy tutaj. Mam co prawda włączoną kamerkę filmową, której niezbyt dużo widać. No na tym torze Barcelona te kamery tak średnio udane, te telewizyjne. Dlatego żałuję, że jakieś motka... Oj! Będzie wyprzedzenie? Wziął go! Ha! Ja zmieniałem kamery, nie wiedziałem, że opóźni do hamowania. Mówię, że Fugazi spodziewał się, że to będzie prawy zakręt, a to był lewy zakręt. No. Jemu się ewidentnie w tej rundzie najlepiej jedzie za kimś. I poszedł jak dzik w haszku. No gdzie teraz? Teraz hamowanie w lewo. Wium. W prawo. No właśnie. No, dosyć ma tej jazdy, jedzie do pitu. Dobra. Filipsen, odpowiadając na twoje pytanie, niestety jest mało ludzi. Drauzer, coś tam się dzieje, gdzie on jest? A, w picie jest po prostu. W picie. No to będziemy mieli przetasowanie, dobra. 9 ścigających się dzisiaj, na streamie też bez szaleństw 11 osób, ale bardzo się cieszymy, że jesteście. Machamy do was teraz wirtualnie. Hej! Dobra, Prismat, żeby nie było, że dobra. Jak jest liderem, to tego liderów. Nie widać, więc pokażmy chwilę samą mamy stawkę. Mamy 9 kierowców. Maserati na czubie. Aż 30 sekund straty, zanim Daniel Rataj. Też Maserati. Piękne, czerwone. Szybkie. Ładne, ale raz to samochód. Dalej będzie kolega Adi. Tu jest Adi. Też ładne. Maserati. Żółto-niebieskie. Maserati? Takie barwy trochę. Passat robi watykańskie bez. Takie trochę. Papieskie. A Bemus Papan? No. Jakoś tak? Zobaczmy, co on tam ma na tym malowaniu. Listę płac. Może będą właśnie jakieś takie Marco, kardynalskie odznaczenia. Ale chyba nie. Full Boost Racing. Simrace.pl. Sparko. BBS. I Brembo. Czyli takie klasyki. No, a Hewle AP Racing. To tak. AP Racing DTM, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak. No tak trochę nie w klimacie. nie złożyło się. No nie wyszło, no coś zrobić, no. Dobra, czwarta pozycja. Drauzer, którego widzieliśmy nie raz. Tyszkiewicza widzieliśmy, Fugazego widzieliśmy. Wormsa widzieliśmy, Gajdemskiego. Tutaj teraz... Alaisa. Też my widzieliśmy. Bardzo blisko Rataja. Mówisz, no to popatrzmy na Rataja. A jednak nie. No nie, trochę mają dystansu, nawet sporo. No rozjechała nam się ta stawka, nie ma co ukrywać. Pity wiele nie zmieniły, znaczy być może dla zawodników, ale z naszego punktu widzenia to odległości się
raczej z większymi z zawodnikami. Dystans tak. Czasowy tak samo. Praktycznie nikogo nie ma, kto byłby bliżej niż na ile? 2,5 sekundy, tak? Tyszkiewicz Drowsera tyle traci. Najbliżej jest Tyszkiewicz Drowsera, tak, ale potem już... Potem Prince ma do Rataja 3-4 sekundy. To już jest trochę. No to już jest... Możemy sobie, nie wiem, porozmawiać o hodowli marchewki w przydomowym ogródku, no to... O, nie hodowałem ani marchewki. Zanim coś się stanie. Nie hodowałem, nie mam takiej ambicji. Jeśli już miałbym coś hodować, szczerze mówiąc, ze względu na to, że coraz gorsze są w sklepie, to chętnie pohodowałbym kurki na jaja. Ale jaja by były, na. No, psa akurat nie mam. Miałem dwa, ale się skończyły psy. Więc nim nabędę nowego, to może z taką kurką na spacery by się chodziło. Na smyczy. To jest. Kura na smyczy. W kaganiec taką, żeby nie zadziwiała kogoś na śmierć, wiesz. Sterydów dosypać, żeby była agresywna. Napompować ją, rozumiesz, tam. Wyglądamy jak taki turbo indoor. Bojowy. Ale fajny królik byłoby. Jak w tym, jak w Pitbullu. Tak. Pokrop, czy tylko tobie świrują pingi? Wydaje mi się, że u nas pingi są cacy. Jest niunia, kolego, chyba. Zobaczymy, co się dzieje. A, Popcorn nawet na TS-ie u nas siedzi. I tam go loguje? Ja go wrzuciłem przez przypadek tutaj. Informacje o połączeniu klienta. No, Pokrop ma na naszym TS-ie plus minus 80 pingów, więc to może... No, to kolega, ktoś u ciebie coś ściąga. Oho, ale Prince Matt zbliża się do Rataja. Już coraz bliżej święta, 2 sekundy. Jedzie chyba dużo szybciej, chociaż nie widzę ostatnich czasów. Fugazi swojego besta zrobił. 1,58. No tak bez szaleństw bym powiedział. No ale do Tyszkiewicza idzie tam 13 sekund. Jak jeszcze się nie pamięta toru, to... No, a to w klimacie bardzo, bo dzisiaj my użytkujemy tor, a jutro testy się zaczynają w Formule 1. No właśnie, nie dla wszystkich, bo Robercik to chyba dopiero za we wtorek, tak? Wjeżdża. Chyba tak. Powiem ci, że kupiłem dzisiaj dostęp do tej apki, ale tam chyba jeszcze nic ciekawego nie ma. Pewnie jak zaczną te testy, to się pokażą. No właśnie ja się tak onboardziki. Czy chcę oglądać wyścigi Formuły 1 na pewnej stacji telewizyjnej? Polskiej? Której niekoniecznie lubię, ale okej. Ty właśnie chciałbym mieć F1 Pro, natomiast z tym F1 Pro jest dużo droższe chyba z tego. Daniel Rataj do pitu. Jest droższe, ale chyba też nie jest takie drogie, bo jaka jest konkretna alternatywa? Można jeszcze BBC One zakupić, no to już jest chyba tam kwota dwa razy taka i to liczona w funtach, a nie w euro. No i z tłustym promo, powiem ci, tam wyszło, nie wiem, coś 32 czy 3 euro chyba, tak, za cały sezon F1, jak masz dostęp do wszystkich onboardów, a pamiętajmy, że Kubica jedzie w bolidzie tak potężnym, że należy się spodziewać, że raczej będzie w szpicy, ale od tyłu. No to może być jedyna szansa, żeby obejrzeć trochę tego Roberta i pokibicować, więc to tak trochę... Nie chcę powiedzieć, że zakup rozpaczy, ale... No zobaczymy, co Robert wyciśnie z tego samochodu, bo to jednak wiesz... Na pewno... Line-up kierowców jest lepszy niż był w zeszłym sezonie. No na pewno tak i... Wyliam się. Zobaczymy jak tam rozwój poszedł przez zimę, ale... Chyba tutaj raczej nie ma, wiesz, tam... Wielkich oczekiwań, że oni się w ogóle zbliżą do tak zwanej drugiej ligi. To chyba ciągle będzie po prostu... Ogonek. No zobaczymy. Ale no, każda pozycja gdzieś tam w kwali, wiesz, cokolwiek uda się ugrać. Myślę, że to będzie... Wielka frajda, wielka przyjemność oglądać i ja sam po sobie, patrząc, wydaje mi się, dużo bardziej będę doceniał te starty niż te, które były kiedyś. No bo to trochę taki powrót Roberta do raju utraconego, no. No i jednak tutaj Williams nie jest fabryczną ekipą, tak jak było to BMW, nie? No więc właśnie.
Więc budżecik mocno ograniczony. No BMW też miało swoje za uszami, ale... No wtedy było dużo frustracji, bo nie był praktycznie pierwszym driverem. I z Nickiem Heidfeldem, tak się nazywał ten bohater. Tak. Pamiętam. Się jeździ, chyba bez szczególnych sukcesów jeździ Formułę E, moi dobrze. No i wtedy było dużo takiej irytacji i zgryzu, że musi się wozić z członkiem niemieckiej ekipy, który w ogóle jest Niemcem, więc takie były dylematy na linii trochę narodowościowej. Parę razy jakieś pechowe awarie się zdarzały, no to było frustracji, tak? Dzisiaj jest zupełnie inna okazja, jest liderem, jest w ogóle gwiazdą niemalże. No na pewno jest, to jest dużo bardziej znane nazwisko ma niż wtedy, kiedy był takim gdzieś tam z szansą na sukces, ale powiedzmy sobie mało znanym zawodnikiem ze skromnego kraju, z niewielkimi tradycjami, szczególnie w takich dużych wyścigach jak F1. No a teraz jest facet legenda. Zobaczymy, co tam mu się uda dopisać do historii wyścigów. No zobaczymy. Komu by to pokibicować? Nie wiem. Znaczy mówisz o naszej aktualnej stawce. Tak, robimy? Myślę o stawce i patrzę, komu by to wrzucić balast. Nie wiem, może Adiemu? Popatrzmy na Adiego. Ale Adi chyba finalnie jest w plecy po pitowaniu, bo wydaje mi się, że wcześniej miał w okolicy 9-10 sekund do Prince'a, a teraz 25. Drauzer tymczasem wspiął się z powrotem na trzecią pozycję, czyli jest szansa na to pudło. Adi w ogóle jest siódmy na klasyfikacji generalnej. No szkoda, że nie, niektórzy nie chcą kończyć sezonu. No bo nagrody już w sumie rozdane. Drauzer jest poza zasięgiem. Znaczy trochę też jest taki sezon ciągle na ferie. No, mazowieckie już skończyły, ale tam inne województwa chyba mają wolne właśnie. Pomorskie chyba zaczęło. Pomorskie, tam. Jakieś Warmia, coś takiego. No. Ebu pozdrawiamy właśnie przy okazji Warmii. Kiedyś stolica wędkarstwa i żeglarstwa, dzisiaj stolica zbiórki gruzu. A Ebu, to przepraszam, bo Warmia i Mazury są? To nawet nie wiedziałem. Tylko. Oho, okej. Okay. Wolsztyn. Wolsztyn? No. Tak blisko? Tak. Trochę dalej ode mnie, no ale... No, Wolsztyn to mniej. 30 km chyba. Nie, więcej. Kupkę tam... No, 30 km do Olsztyna, to masz w sumie dobry zasięg tam, w tym okręgu kaliningradzkim. No. Powiedz coś po radziecku. Ja nie haraszu, ja nie pani maj po prostu. Nie chuja. Dobra, pełna powaga. Chociaż nie, to nie wyjdzie. 17 minut zostało. Doktor Fugazi, ja sobie jadę z Fugazi. Nie jestem puste w tym momencie. Prince, Matt, proszę bardzo. Teraz to sobie zobaczyłem. 17 sekund przewagi nad Abim. To jest w ogóle jakiś kosmos. Adi, no... Drauzer jest całkiem blisko tego Adiego. Tutaj może jeszcze 16 minut, to jest jakieś 8 kółek. 9, może coś z tego być, zobaczymy. Może da trochę radę. No, nie nada, nie. Jemuś taki do przodu. No, całkiem ładnie wygląda ta seta u ciebie. Tak patrzę teraz na streamie. Kolorowo strasznie, ale... Standardowo, miałem coś podgrywać, ale wiesz co, dostałem tutkę od Szymika, tak jak obiecał. Ale chyba nie zrobiłem tego przed świętami. I tak jak myślałem, skoro nie zrobiłem tego przed świętami, no to potem już tego nie zrobiłem wcale. Aha. Także jest jak jest. No ja się zastanawiam cały czas, w ogóle muszę się pochwalić, bo... pierwsze wspólne ślizganie u nas było mega fajne, to znaczy pewnie mówiłem, że domknęliśmy jeden serwer. No pięknie. Było pięknie, po prostu mega fajnie było, pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli. I zacząłem sobie kombinować coś nad nocą, ale będzie chyba trzeba
Trzeba będzie to spróbować uruchomić. Coś w nocy, mimo wszystko. Mateusz Tyszkiewicz taking penalty. Uwaga. O, no i drive co? Drive through. I co? I go wyprzedza doktor Fugazi. No właśnie staram się, o, przeklikać. Tak, tak, tak. Fugazi go. Spokojnie i to z dużym... Stanek Gajdański też złapał drive through. Z dużym zapasem. No. I Przemek Gajdenki też złapał drive-thru, 15 minut. Upił tego piwka, które uważał. A powiedz, odpalałeś Assetto Corsa Competizione? Ostatnimi czasy nie odpalałem. Coś tam marudziliście, zmieniło się coś? No ponoć nie bardzo. Opóźnili release, także tam składają multiplayer od początku, bo okazało się, że chyba coś nie halo, rozumiesz, z netcodem pewnie. Aha. Ojojoj, jak poblokowane. Z netcodem nie wiem, czy nie z optymalizacją, bo tak szczerze mówiąc, to już jest ten etap, na którym powinni się chyba powoli zacząć zbierać za optymalizację. A tu w sumie jest jak było, nie drgało nic. I nie wiem, czy chłopaki mają jakiś pomysł, więc tak szczerze mówiąc, jakby miało to wyjść w takim stanie, że wyścigi serii Blank Pen będą rozgrywane z 20 pojazdów na gridzie, to trochę cienko. A nawet bardzo cienka. I to jeszcze tak, że wiesz, że piłuje nawet topowe maszyny. Te optymalizacje, więc... Oj, Fugazi. Znowu to samo mówi, on po prostu nie pamięta zakrętów. No i Tyszkiewicz znowu bardzo blisko. 40 sekundy, to powinna być szybka robota. 3 minuty 44 sekundy do zamknięcia okienka pitu. Więc, ale chyba wszyscy już byli, z tego co kojarzą. Chyba nikt tego na koniec nie zostawił. Kary tylko odebrano i 13 minut do mety. Mhm. No, a z tym Assetto Competizione, no to ciekawie brzmi. Ciekawie. Dużo wyjaśni ten najbliższy build, który tam ma wyjść, nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, jakoś tak. O. Po tym przesunięciu. Myślę, że to będzie taki benchmark, co oni są w stanie w ogóle wypchnąć. Ależ tutaj ale podszedł go. Zupełnie inna linia, nie? Zakładali się w kompletnie różnych miejscach. Tu to samo, ale chociaż chyba Fugazi przepołował. Blokował mocno koła. No mówię, doktorowi się wyraźnie lepiej jedzie za kimś. Ale ojej, blisko. Ten i drugi blokował i co tu teraz z tego będzie? Jadą równo, znaczy Fugazi jest w delikatnie lepszej sytuacji, ma szybsze auto i ma wewnętrzną. No ale teraz niekoniecznie musi mieć... O. A, utrzymał. Zmusił tutaj ale do spowolnienia, ale chyba stracił, tak. Pojechał. Sprytne to było, ale Maserati miał wrażenie większy zapas przyczepności. No i Fugazi jeszcze z lekkim wylotem poza linię. A kto to widział silnik montować z tyłu za samochodem? Po co to komu, no? To samo jak w Audi, no silnik przed autem, po co to komu? Jak w drożce. Przemek Gajdemski na ostatni. Oj, na własne życzenie. Na własne życzenie stało. Mateusz Tyszkiewicz postawiło go na wyjściu z Esek. Otarł się o bandę, wrócił na tor. Nawet dużo nie stracił, ale była to z jego winy kolizja. Jest za Fugazim, więc Fugazi ma 11 minut, żeby utrzymać ciężko wywalczoną pozycję numer 5 i zobaczymy, czy mu się to uda. A ja sobie sprawdzę w międzyczasie, gdzie jest moja przesyłka. Ty jeszcze musisz widzą zdradzić, który z zawodników ją wiezie. Żaden z nich. Czyli jest przemycana w naszych tranzytach. Tak, no bo to kurier, to wiesz. Szmuglujemy imigrantów, tak? No. Ze słonecznej Barcelony. Ale skąd ci imigranci? Z Olsztyna? Jacyś szkutnicy chyba tacy, z jezior tam, wiesz. Białego Stoku. Szantymeni. Nie, z Białego Stoku to tam... To trochę strach ich tam przywozić do Barcelony. Z tymi poglądami, które tam królują w polskiej stolicy białości, to...
Lepiej nie zadzierać. No cóż, no. Okrążenie z liderem wyścigu, zobaczmy. Jak tutaj pince wyjdzie. Prosta. I ruszyli, idzie pełnym ogniem, proszę państwa. Niezłomnie niczym 300 Spartan w bitwie pod Termopilami. Proszę państwa, dohamowanie. Prawy zakręt i będziemy wspinać się delikatnie tutaj pod górkę. Prawy łagodny łuk. Jak to mówił klasyk driftingu, proszę państwa, stanął na gazie i jedzie do góry. Czy ty się zamieniłeś znowu ze stolikami, rozumiesz, i z czerepem na Andrzeja? Nie. A dzisiaj mi w ogóle wyskoczyła a propos Andrzeja. To dzisiaj no. Facebook mi przypomniał, że równo rok temu kolega Bartek został dodany. Bartek wzywa Omen, tak? Tak, dodany do znajomych. Także Bartek, jeżeli nas oglądasz i aktualnie gdzieś tam sobie nie pedałujesz na rowerze, żeby jasność była. Ale mu pocisnąłeś. W niedzielę wieczorem. Ale po nim można się wszystkiego spodziewać, bo na strawie go czasem tam widzę, jakieś bije kolejne rekordy w ogóle w bieganiu, pływaniu, jeżdżeniu. Ewidentnie kryzys wieku średniego. Zamiast usiąść na dupie i cieszyć się graniem w gry, to rozumiesz, wziął go na jakieś chore pomysły w stylu Ironmana i inne takie. Zdjęcia zegarków, butów, rozumiesz, biegi o zachodzie słońca. To w ogóle widział. Gdzie w tym wieku? Nieszczęśliwy facet, nie? Nie, to tak chyba fajnie, nie? Tak najmuje tym. No ale zobacz, jaki wesolutki jest, nie? Od tego. No to prawda. A w sumie zawsze był wesolutki. No. Nie brakowało mu poczucia humoru. Ja w ogóle mam nadzieję, że Bartek w końcu tam otrzeźwieje i tego siądzie z nami kiedyś do streamu. To mielibyśmy zamiast 8 oglądających, 8 tysięcy oglądających. No i to było okrążenie toru z Prince Matter. Liderem tego wyścigu. Browser 4,5 sekundy do Adiego. Myślisz, że będzie chciał podejść na... zrobić zamach na drugie miejsce? Mm-hmm. Masz podgląd na timing? Jak to wygląda? Jak tam ich relacja bez lapów na przykład? Na ostatnie okrążenie w wykonaniu Adiego to jest 57-64, a w wykonaniu Drauzera to jest 57-66, więc tak słabo. Tą różnicą jest bardzo niewielka, można powiedzieć, że jadą równo. Ale z ciekawych rzeczy, doktor Fugazi dogania Mateusza Tyszkiewicza. Oj, to znacznie, proszę. Już jest tylko sekunda różnicy. Zyskuje sobie na prostej startowej, bo to jednak jest Porsche. Przemek Gajdemski kolejna do zacięcia trasy, więc tutaj sobie zbiera powoli punkty na kolejną karę. I co, no i 7 minut do końca, trzeba śledzić. Śledzić sytuację. Domyśl ten wynik. A słuchaj, czy ty wiesz może jak wygląda jakiś zarys, pomysł na następną ligę? Nie wiem. Nie wiesz, bo wydaje mi się, że była dyskusja, ale ja chyba przegapiłem w czasie wyjazdu urlopowego. A sam jestem ciekaw, co będzie dalej. Przecież ty do maja jesteś zawsze na urlopie, to co za różnica. W tamtym roku, jak zacząłeś urlop człowieku w święta, to skończyłeś w czerwcu. To bardzo tak nie było. Kumulacja dni wolnych, no. Spójrz w kalendarz, zobacz jak to wychodzi, bierzesz tam 3 dni wolnego i od stycznia do czerwca praktycznie nie robisz. Ja wiem. No, maj to jest majówka, a za tydzień jest Boże Ciało, no. Tak okay, jest, w niebo wstąpienie Najświętszej tamtego i się kumuluje, no. No dobra, ale czy my tu będziemy rozmawiać na temat nowej ligi? To możemy Fugaziego ścignąć po wyścigu, żeby nam coś tutaj uchylił rąbek tajemnicy. Miałem jakiś temat, ktoś się pytał na forum o ligę Open Wheelie. A tak, tylko to chodziło o jazdę w grze pod tytułem Automobilista. To jest ten klon spin-off R-Factora. Dobrze. Od brazylijskiego studia. Prawie jak brazylijska telenowela, to nie brzmi dobrze. 5 minut? Trochę tak.
i 5 sekund. Mistrzowie świata w wydawaniu nikomu niepotrzebnych samochodów z dziwnymi DLC. Jak nie ciężarówki, to jakieś garbusy, rozumiesz, jakieś takie pokraczne serie w ogóle z Fordów z lat 70. No tam południowo Amerykanie mają sobie pomysły na rozrywkę. Nie wiem, kto by chciał jeździć, rozumiesz, podrasowanym garbusem. I to chyba takim bez licencji osobowo. No i co w okazji? 1,5 sekundy niby, ale to tak wygląda, że jest dużo. Jak Tyszkiewicz nie walnie w bandę znowu. No Tyszkiewicz na ostatnim kółku był nawet szybszy. Nie wyspinuje, to chyba trudno liczyć na to, żeby Fugazi wskoczył na te 5. miejsce. No, chociaż słoj tutaj zblokowany, wykształtowany już też pewnie w nie najlepszym stanie. Strasznie blokują te samochody już koła z tego co widzę. 4 minuty do końca. A tymczasem w Barcelonie ani jednej chmurki. Bo moda nie zainstalowała. Tak jak było, tak jest, nic się nie zmieniło. A nie mają za dobrze. Pomarańcze rosną na ulicach, mandarynki się roztapiają w dłoniach, rozumiesz? Wino samo się wlewa do ust. No. O, w picie cisza, spokój, proszę. Wszyscy na trybunach śpią. Pijani od taniego wina, rozumiesz? No tak, ale powiem ci, chciałbym wypić taki na przykład włoski odpowiednik naszego Mamrota. Masz, to może być ciekawe doświadczenie. Nie? Nie znam Mamrota, ale dostałem takiego delikatnego dreszczu. Wiesz, jak ci kojarzy coś, co w życiu piłeś i pamiętasz, że nie skończyło się dobrze. To przeszedł taki szmer po kręgosłupie. Tak wiesz. Idziesz do sklepu we Włoszech. A co gorsza, kubki smakowe zadziałały, te takie, wiesz, od gorzkości. Senior Siarra się odezwał. Odleciałem tym balonem tutaj. Z nad prostej startmeta. Ale skwar na tym słońcu, daj spokój. Ale wszystkich wywiało, widać, że koniec sezonu. Na parkingu pusto. Dobra, wracamy na tor na ostatnie 2 minuty. No, w ogóle jest bardzo fajna aplikacja. Oczywiście u mnie nie działa, ponieważ nie mam właściwego pada. No. Jak masz pada od Xboxa, to możesz sobie zrobić ujęcia z drona. O, proszę. O. Mam, możemy... ale wstydzę się przyznać, że mam. A to od Xboxa? Tak. To tak jakby zapytał, czy mam szpilki w rozmiarze 46. No niby tak, ale po co o tym mówić publicznie? Nie wszystko się jednak nadaje na antenę, mój drogi Grzegorzu. Dobrze. Nie, chodzi o to, że w tych aplikacjach jest potrzebny pad, który puszcza sygnał X-Input. I można sobie sterować kamerą tą, co masz na F7. Normalnie gałkami analoga, więc to może być całkiem ciekawe doświadczenie. Daniel Rataj, personal best, proszę Państwa, 1,57,341. Daniel Rata jest na 3. pozycji aktualnie. A Fugazi tam... 0,5, zobacz, dochodzi Tyszkiewicza na prostej startmeta. No. Minuta 20 sekund przed końcem. To takie ostatnie 2 lapy zostały. Patrz, prawie go ma. Dobrze. Zgadza się w tym stronę. No, Fugazi chyba jeszcze się nauczył toru. Nie ma żartów. Oj, Tyszkiewicz tutaj szeroko, poniosło, poniosło konia. Maserati popstukiwane. Ojej, przyblokował koła, mocno wypchnął w ogóle Fugaziego przez to. Ale bez kontaktu. Ale Fugazi prawie się zatrzymał tam. No tak, musiał się ratować. Mógł go kontrolnie puknąć to.
coś by z tego wyszło. Mateusz Tyszkiewicz musi mieć bardzo zniszczone opony i to widać, bo no, strasznie nosi. Strasznie szeroko wszędzie jedzie, więc... jeszcze panowie pewnie dokończą to okrążenie. Prinsmat zaczyna 30 okrążenie. 31 chyba, przepraszam. Więc to jest, to będzie jego ostatnie kółko. Więc Fugazi jeszcze ma, powiedzmy, półtora kółka. 10, 9, 8. Tyszkiewicz, ale popalone, popalone. I co teraz? I będzie obrona Częstochowy. Ale tam jest... na żylety. I będzie obrona Częstochowy, bo Tyszkiewicz ma dużo bardziej zniszczone opony. Widać, jak wyjeżdża w ogóle. No, ledwo się to utrzyma. Atak. Fugaz jego. Atak, 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 atak. Ależ Mateusz walczy z materią. No. Jak wóz drabiniasty. Kładzie się w zakrętach po prostu. Fugaz jednak się napędza, napędza, idzie jak dziki. No, dawaj proszę, dawaj. Chrum, chrum i do przodu. No. Będzie? Zewnętrzna no. Dla niego, zobaczymy. Zobaczymy, czy się Maserati wybroni. Blokuje, zobacz, zblokował na linii już koła. Ale trzyma wewnętrzną twardo, coś tutaj jeszcze... Musiał odpuścić. Fugazi myślę, że wie o tym, że ma ten delikatnie lepszym stanie opony. Też chyba nie próbuje za wszelką cenę, bo mógłby tam powieść Mateusza. No ale super, bo mamy dobrą walkę na koniec. Oho. Już tutaj opony mówią bye bye, bo opony proszą o urlop. Na około musiał tutaj Fugazi. No i teraz? Nie. Ojojojojojojoj. Mateusz za wszelką cenę trzyma tutaj, zacieśnia. Ale jeszcze się obronił. Trzeba przyznać, że Fugazi jest bardzo zachowawczy w tym ataku, tak bym to powiedział. Mało agresywnie to robi. Mało agresywnie to robi, dokładnie tak. Wygląda jakby bardziej liczył na błędy przeciwnika niż swoją inwencję. No, ale tutaj się kończy czas powoli. W każdym zakręcie miałem jakąś przewagę i nic z tym nie zrobił. Kończy się czas, chociaż tutaj może być też dobra okazja do wyprzedzania. No, co teraz? O, Fugazi potężnie zblokował koła. Pójdzie czy nie pójdzie? Nie pójdzie. No to miał Tyszkiewicz poprzednim razem problemy, zobaczymy. Tutaj był na bandzie już raz. Utrzymał się w torze. Ale no, bardzo... To są ostatnie zakręty praktycznie. I teraz do wewnętrznej. I Hebel, i... I jeden i drugi się powiedzą. Jest delikatny kontakt. Ale Fugazi. Spin. Ajajaj, a było tak blisko. Było tak blisko, ale... Gdyby co, to jednak byłaby jego wina, bo to on jednak bardziej napadał i Tyszkiewicz miał prawo do swojej drogi. Także Mateusz zasłużenie na mecie na pozycji 5, Fugazi 6. Za nim Worms. O, Jales nie jest ostatni. No. Kaleos zyskał tą... Ten przywilej. Ten przywilej, tak, niezbyt sławetny. No dobrze, i tak kończy się ostatnia runda tego cyklu. Cyklu GT4 Road to Competizione. Cyklu, który miał nas zaprowadzić na podwórko prosto przed drzwi debiutującego Assetto Corsa Competizione. No, Competizione dalej nie ma, my wymyślamy następną ligę w jedynce, w Assetto jedynce. Tak jest, i kto wie, czy nie będziemy wymyślać przez najbliższy rok, a może i dwa latka. Nie tak miało być, panie kolego, nie tak się umawialiśmy ale na ja jesień. Ale ja tam nie narzekam, nie będę miał problemu, wiesz, z grą i z komputerem. No, coś w tym jest, to prawda. Do tego, co mam, to starczy, nie? Wszyscy byśmy chcieli bardziej dopracowanych produktów. No zobaczymy, dajmy im szansę, no jeszcze trochę czasu mają. Dobra. A nóż, teraz się uda. Wszyscy zawodnicy na mecie. To co, zaglądamy do... Zaglądamy. To może zapowiedz nas tam i ja zaraz zabiję, dziękuję. User left your channel. Zostałem, zapowiedziałem, nie wyzywają się i jest nieźle. Aha, dobra, czyli możemy... Czyli można wchodzić. Możemy wchodzić, dobra. Niech ja tylko to odkopię wśród tych aplikacji.
Ja cię tam po prostu wrzucam. Możesz mnie rzucić, tak, dzięki bardzo. Czekam, na razie, hej. No na razie, o, dzięki, za, hej. Dzięki za sezon, Krzysztof. Halo studio, halo Barcelona, halo, halo. Tutaj Warszawa. No i halo, halo. Halo, halo. No, witamy serdecznie zawodników na ostatniej rundzie. Gratulacje dla wszystkich, co na mecie, standardowo. Dziękujemy. 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 Słuchajcie, pierwsza część wyścigu wydaje mi się było naprawdę sporo walki, bardzo ładnej walki. W drugiej trochę po pitach. Jakby się wszyscy rozjechali, jakby stawka się tam rozprzerzedziła. No, no już tylko okazjonalnie coś tam się działo. Wiesz co, myślę, że jestem tego samego zdania. Pierwsza część wyścigu, do pierwszego zjazdu do boksu, ciągła walka i moim zdaniem zajebista walka. Z Rouserem, z Tychą, potem z Aliasem i doktorem Fugazim. Świetny wyścig moim zdaniem, jeżeli chodzi o pierwszą część, a druga była nudna, to nie da się ukryć. Aha. A ja jeszcze chciałem podziękować za ekipę SimRace, za wspaniałą transmisję, profesjonalny komentarz. I za wspaniały sezon ze wszystkim, bo komentatorzy to też dużo robią w tym sezonie, tak? Otóż to. No, to prawda. Szkoda, tak, że tutaj tak mało tych transmisji, bo połowę sezonu... No, tak zasłużone laury zbieramy, szczególnie, że połowę transmisji byliśmy na urlopach, prawda? No właśnie, właśnie. Ale to dla człowieka, nie? Ale słuchajcie, no, ile się dało, to wypchnęliśmy, bądźmy szczerzy. Tak, nie było najłatwiej, czasem kosztowało nas to trochę walki nerwów. Zawsze komentarz był na wysokim poziomie. I tutaj nie ma z czym się kłócić. Na wysokim poziomie podłogi czasami. Tak, no, zależy na którym piesie tę podłogę masz. Czuję się jak nielubiany nauczyciel na jakieś takie rozdanie tam nagród, rozdanie kwiatów i dzieci po złośliwości przynoszą kaktusa, nie? Panie psorze. I co tu z tym zrobić? No nic, no dobrze. Przyjmujemy laury, ale to gratulacje dla was. Fajny wyścig. Prince Matt, gratki pierwszego miejsca. Jestem bardzo ciekaw, co się działo z Drozerem. Jaki wyścig był dla niego? Dla mnie? No. Powiem szczerze, że troszkę nieudany, bo z początku przyblokowały mi się opony. Spóźniłem po prostu dahomowanie do tego zakrętu. No i straciłem pozycję. Później trochę się zdenerwowałem i kolejne pozycje traciłem, no wszystko z mojej winy. A kwalifikacje troszkę mi nie poszły z tego względu, że ostatnie pomiarowe kółko to mi wywaliło internet, a miałem też dużo już na minusie i to mnie też rozdrażniło. No tak wyglądało się, że miałeś nerwówę na sam koniec, udało się zrobić super czas, po czym Prince Matt objechał cię po prostu w ostatnich 5 sekundach przed zakończeniem kwali. No tak, no i po prostu trochę mnie to rozdrażniło i wyścigu trochę się też nie mogłem skupić w 100%, bo trochę się wkurzyłem na to drugie miejsce, bo widziałem, że mogę... Bądźmy szczerzy, tak zwana jazda na wkurwie. Tak, dokładnie. No to się zdarza, a to pociąga za sobą błędy, bo widać było właśnie, że z początku sporo błędów porobiłeś tam. No w ogóle totalnie mi to nie wyszło, ale ogólnie cały sezon uważam, że dobrze mi poszedł. Jestem zadowolony no, z siebie, pod uwagę, z całego sezonu. Że wygrałeś prawdopodobnie, tak. No to tak, jak najbardziej. No tak, zasłużone gratulacje. Bitwę przegrałem, ale wojnę wygrałem. Znaczy, ja chciałem zauważyć, że w tym wszystkim Porsche wygrywa, bo Drauzer kończyłby generalkę na pierwszym miejscu. No tak, tak. Ale no dziś ta przewaga Porsche... też wygrał. No tak, bo mieliśmy klasyfikację nieoficjalną zespołową. Ale Porsche dzisiaj nie miało za łatwo, przyznam szczerze, bo to jest właśnie z Grzeszkiem gadaliśmy przed rozpoczęciem transmisji, że to taki tor, którym niby dużo prostych, ale w sumie zakręty ważniejsze. Tak, z Ratajem była taka walka, była, że go wyprzedziłem, a potem Rataj mnie na zakręcie wziął. No to ciężko mi było, kurczę, co tu kurczę zrobić, coś innego, już nie mogę nic wykombinować, ale później coś tam chyba popełniłeś błąd, co nie? Wiesz co, zespinowałem. Zespinowałeś. Dogoniłem Tyszkiewicza, myślałem, że tam będę się bił z Tyszkiewiczem o trzecią pozycję i tam wymuszę, żebyś też za nim siedział kawałek. Wcześniej tak było, że wyprzedziłem chyba was obu i jechaliście za mną. Ale nie wiem dlaczego, wcześniej wyjeżdżałem na zakręt cały czas, cały się tak jechałem i nagle mnie wyspinowało. Nie wiem, może Tycha gdzieś tam olej gubił czy coś. No możliwe, a właśnie przed wyścigiem była rozmowa o tym, że Maserati właśnie dobrze się prowadzi, tak, ale tak, są właśnie... takie momenty, że nagle cię zarzuci i koniec, nie? Tak, właśnie o tym mówiliśmy z Tychą. I no to właśnie troszeczkę mnie zgubiło, ale myślę, że gdybym tam nie walnął spina, to byśmy się wszyscy jeszcze bili na żyletki do końca wyścigu. Na pewno, na pewno. Aczkolwiek uważam, że... Pierwszy stint, można tak powiedzieć, to
Rewelacja, majster sztyki. Mam nadzieję, że fajnie się dokumentowało. Tak. Dobrze. No dobra, ja, mieliśmy jeszcze tak. Chyba Fugazygo odpytać, nie? Na okazję, a po pierwsze pogratulować, tak. że odważył się jechać event nie znając toru. Już ci tłumaczę, o co chodziło, trochę się nabijaliśmy po raz, jak przepałowywałeś, że to chyba wynik tego, że po prostu nie pamiętasz zakrętów. To tak ale czasem kiedy, wyglądało. Na tym, na praktyce czy na nie, wyścigu już. Tam szczególnie w drugiej części miałeś takie momenty. A wiem, ten walki. Zakręt, który... Tak, zdarzało się, no. Więc akurat byliśmy na twojej masce, jak to się zdarzyło, więc tam byłeś przedmiotem niezłośliwych, ale jednak żartów. Słuchaj, mamy pytanie do udanego organizatora cyklu. Co będzie następne? Bo wydaje mi się, że właśnie była dyskusja organizacyjna, ale czy coś z tego wyszło? Bo ja nie wiem. No właśnie nie było jako takiej dyskusji organizacyjnej w sensie takim, że no nie ma pomysłu na razie co. Ja mam pewien pomysł, tak myślałem o tym, o BMW Z489, żeby zrobić GT3, ale tak naprawdę to tak, GT3 jest w Rosie, w GT4 teraz Porsche jest w Aceligu, no i w zasadzie to tak fajnie by było zrobić na przykład jakieś LMP VS GT3, ale to już było, no więc no na razie nie mam jeszcze jako takiego pomysłu. Ja mam pomysł, jak dobrze zapłacisz, to ci oddam. Numer konta. Pomysł płatny tak zwany. No jak chcesz? Już. A to Piotrkowi. Prof. Tak. Można zrobić reklamę? No proszę, no pewnie, że tak. Bo jeśli nie ma pomysłu na razie, to w soboty u nas na Drive Center teraz będzie startował tak zwany pierwszy w Polsce Eco Cup na Assetto Corsie. I wyścigi będą w sobotę o 20:30. I jest 30 miejsc wolnych, także jeśli ktoś jest chętny, to no, czyli można. Zapraszamy na Eco Cup. A czym będzie jechany Eco Cup? Tam jest kalendarz. Czekaj chwilę. Priusem. Właśnie tego się obawiam. A to by było ciekawe, słuchajcie, gdyby był wyścig samochodów elektrycznych, gdyby było rozładowywanie się baterii na przykład. No wiesz co, wydaje mi się, że jest z tego, mod Tesli dostępny. Tutaj jest kalendarz, jest pierwszy wyścig Mazda, w sensie Laguna Seca i Mustang. Później to Monza bardzo Alfa. Eko. No właśnie o to chodzi, nie? Żeby taki eko, Mustang eko ma polegać na tym, że będziesz miał 10 litrów i masz przejechać 20 okrążeń. Tak, na przykład, nie? Naprawdę? No, ogólnie jest tak, że o 20:30 generator wylosuje ilość okrążeń i paliwa, czyli na przykład jak wylosuje maksymalną ilość okrążeń, a minimalną ilość paliwa, no to wtedy będzie taki dość ciężki wyścig, że tak można powiedzieć. No tankowanie. No to ci powiem, bardzo oryginalny pomysł, to chyba czegoś takiego jeszcze nie było. Jak wylosuje połowę paliwa, no to wtedy jest tempo takie średnie, ale są okrążenia takie mega szybkie, ale są też takie wtedy okrążenia mega wolne, bo ten najszybsze okrążenie wyścigu dostaje dodatkowe 2 punkty do klasyfikacji, nie? Mhm. To jest taki podchwyt jakby, nie? No dobra, to zapraszamy do Drive Centra. Tu wstawcie też informacje u nas, żeby się to no rozniosło. No i dopiero 3 dni jest u nas wstawione, także jeszcze nie zdążyłem po prostu, nie? No dobra. No to w sobotę fajny pomysł na pewno. Pamiętam, że Chris, no jest, Chris miał kiedyś takie oryginalne koncepty i jeden z dziwniejszych wyścigów, jaki wymyślił, to był wyścig tyłem. To jest... A było. już to widzę, jakby jechał, rozumiesz, nie wiem, Szogel na przykład w goglach. Tyłem na wiarze. Po prostu zażegany kokpit. Ten EcoCab jest jeszcze o tyle ciekawy, że nie trzeba jakoś super ekstra na niego ćwiczyć, bo skoro paliwo zostaje wylosowane w ten sam dzień, to po prostu starczy trochę mieć takie umiejętności oszczędne, nie? To znaczy, ja w ogóle widzę, że tutaj jest tak bardzo oszczędnie, nie? Bo na przykład Mazda RX-7 Tuned. To jest tak oszczędne auto, że aż w ogóle, słuchajcie, jak się tankuje przecież do tej Mazdy 30 litrów, to jak zrobisz 2 okrążenia na Nordsh Life, to musisz tankować znowu. No właśnie. No ale to tak jak się jedzie pełnym ogniem, a nie wiem, do Mazdy chociaż jakiś limit spalania oleju, coś takiego. To
Także po prostu wystarczy tak naprawdę w treningu i w kwalifikacjach sobie sprawdzić, ile to pali i sprawdzić, ile jest dostępnego paliwa i można jechać. Nie trzeba się wstrzeliwać w apexy albo, nie wiem, cisnąć na limicie przyczepności, nie? Mhm. To jest dobre. Rozumiem, że w pierwszej kolejności wygrywa osoba, która dojedzie do mety jako pierwsza, ale jeżeli nikt nie dojedzie, to wygrywa osoba, która zrobi najdłuższy dystans. Dokładnie, no. Tak jest. To co, Rauf, komentujesz? Nie, nie, no tak. Myślę, Rafał, że możemy zrobić taki live z TS-em od razu. Wyścig dla emerytów, zwykły wyścig o kropelce, no coś takiego, no. Emeryt Drive Challenge, jak zwał, tak zwał. Ja będę musiał uciekać, także dziękuję wszystkim. Pozdrawiam. Nie, dziękujemy za tego, za systematyczny komentarz. Tak, uciekam z TS-a, także... Znaczy uciekam z kanału. Hejo, trzymajcie się. No, na razie. To słuchajcie, jak Grzesiek opuszcza studio, to ja też już zamykam podwoje. Tu na TS się zostanę, ale tu się z widzami żegnam. Policzę do trzech i zamykam. Raz, dwa, trzy.